Dzień dobry Państwu. Rozpoczęła się Wielkanoc już dobrych kilkadziesiąt godzin temu. My teraz przy świątecznym wielkanocnym stole jesteśmy z Panią Kariną Szałatą. Dzień dobry Pani Karino. Co prawda nie w domu, jak to na Wielkanoc zwykle bywa, ale w siedzibie filii numer 7 Miejskiej Biblioteki w Opolu, dlatego że tuż przed świętami tutaj odbyły się niesamowite warsztaty i Pani Karina je przeprowadziła, ale zaraz o tych warsztatach, bo chciałem Panią zapytać, skoro już jesteśmy po tym wielkanocnym śniadaniu Pani Karino, to co u Wielkopolanki, bo przecież Wielkopolanką Pani jest, na tym stole się znalazło, a zostało przeniesione tutaj na Śląsko-Polski. Tak, w tej chwili na moim świątecznym stole z Wielkanoc na pewno będzie żurek. Na pewno ten żurek będzie z kiełbaską. No i wiadomo, że to wszystko, co ze święconki, przeniosę na swój stół. Oprócz tego wędliny, no i same pyszności, baby, mazurki, serniki. To jest na stole, który jest w Wielkopolsce, przeniesiony na stół opolski. No tak, i odwrotnie. Tak, troszkę inaczej, chociaż wiele tych tradycji się tutaj powiela. Tak, powiela. Były jakieś się takie różnice, albo była taka specjalność Pani domu, właśnie jeśli chodzi o tradycje przeniesione z mamy, babci. Na pewno żurek, na pewno żurek z jajkiem i z kiełbaską. Aha. To była taka bardzo podstawowa i bardzo taka żurek, który się przyjął. Ale inaczej też robiono niż taki ten codzienny? Świąteczne, czy też raczej wedle takiego tradycyjnego? Wedle tradycyjnego zakwasu i po prostu robiony w domu i na takich tradycyjnych produktach. A święta Wielkiej Nocy u Pani w domu, to też są te tradycje takie typowe, jeśli chodzi o później drugi dzień świąt, czyli lany poniedziałek, jak to było w Wielkopolsce, bo tam podobno się nieźle lało. Chociaż Śląsko-Polski nie odbiegał też w tej tradycji, chyba specjalnie na Śląsku też ta tradycja lanego poniedziałku istniała w Wielkopolsce. Tak, lany poniedziałek był lany i to tak solidnie lany. Natomiast niedaleko mojej miejscowości, w której ja mieszkam, jest to miejscowość Milejów, jest miejscowość Dobra, gdzie jest taki piękna tradycja, gdzie mężczyźni chodzą do każdej kapliczki i jak gdyby śpiewają różne pieśni takie postne i to jest właśnie taka tradycja, do której ja nie byłam, ale mój brat często tam bywał. A proszę powiedzieć, w takim wypadku zajączek, jajko wielkanocne, baba wielkanocna, te symbole się powtarzają, pojawiają, bo za chwilę przejdziemy do tych na Śląsku pięknych kroszonek. A skąd się u Pani wzięła taka pasja do tworzenia takich pięknych jajek wielkanocnych, za chwilę Państwu powiemy, ale w tej tradycji, co dla Pani zawsze jest skojarzone z Wielkanocą? Jeśli chodzi oczywiście o tę taką zwyczajowość, czy też w domu rodzinnym, że to był zawsze u nas, jak się mówi, taki zwyczaj. Taki zwyczaj na pewno było malowanie jajek, ale było to takie tradycyjne, czyli takimi naturalnymi łuski z cebuli. Czyli to była taka bardzo tradycyjna, bym powiedziała, sposób malowania jajek. I później żeśmy z siostrą czasami właśnie szpileczkami żeśmy różne wzorki robiły. Ale głównie właśnie chodzi o cebulkę i ten wywar z cebuli. Burek był też? Nie. Nie. Ale cebula była. Cebula była zawsze. Pani Karino, no to teraz porozmawiamy o tych cudeńkach. Dlatego, że to, co Państwo widzą, to była okazja między innymi wykonać takie cuda tu na warsztatach w Opolu. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tego typu formę takiej swoistej kroszonki zrobić? Chociaż tę nazwę zupełnie inną Pani używa do tego. Tak, to są moje takie autorskie, to są jajka, które nazywają się pisanki otulanki, bo je się otula po prostu materiałem. To jest metoda taka bardzo stara z XVIII wieku, która nazywa się kimekomi i to jest metoda, którą początki były w Japonii. Ja niestety nie byłam w Japonii i chyba nie pojadę, ale tej metody nauczyłam się od siostry, która mieszka we Włoszech. To jest troszkę taka okrężną drogą dotarło do Europy, tak, jak wiele rzeczy. I do Opola, tak. No to dobrze, no to teraz już powiedzmy troszeczkę o samych cudownościach, właśnie jak to się robi i dlaczego taka frajda po tym jest, bo wiem, że Pani zawsze mówi, że to jest tyle radości. Tak, panie, które dzisiaj przygotowywałyśmy również w reużytkowni w
Opolu. Aha. Robiłyśmy takie pisanki, otulanki, były bardzo, bardzo, bardzo zadowolone. A wystarczy kilka elementów, czyli jajeczko styropianowe, aha, materiał, szpilki, troszkę kolorowych wstążek, no i inwencja twórcza. No tak, ale to trochę pracy z tym jest, wbrew pozorom, bo tutaj na przykład taka cudowność po cebuli. Po cebuli, po kolorze, prawda? Cebuli, po, tak. Po cebuli, to jak po kolei, pani Karino? Jak się wykonuje tak, takie? Mhm. Trzeba mieć nożyk, taki nożyk do tapet, nacinamy, będziemy taki, pokazywać. Tak, to taki nożyk sobie weźmiemy. Tak. Ja poproszę jeden. Dziękuję. Takim nożykiem nacinamy sobie styropian w ten sposób. O, właśnie to tak wychodzi. Z drugiej strony również. I to jajeczko dzielimy sobie na... Na ćwiarteczki do żurku. Na ćwiarteczki do żurku mogą być. Mhm. Tak. Przygotowujemy specjalną taką formę z papieru. Aha. Ja tą formę nakładam na materiał. Możemy sobie tu coś wziąć. Uh-huh. Czy, bo takie foremki. Czy materiał? Proszę bardzo. Tak, nie muszą być formy, ale mogą być kawałki materiału. I ten materiał sobie teraz powolutku będziemy tutaj wciskać. Wciskać, wciskać, tak. O. W ten sposób, z jednej strony, z drugiej strony. Państwo się nie gniewają, ja tego robił nie będę, bo i tak bym zepsuł. Dobrze, że to nie jest takie naturalne jajko, bo na pewno by jeszcze pękło. Tak. Ale pani Karina robi to świetnie. Później sobie tutaj obcinamy, oczywiście. Oj, muszę na jakieś lepsze nożyczki, może weźmy. Oj, pak. Tak, mężczyźni, powiem, że mężczyźni też chodzą na moje warsztaty i im bardzo ładnie. Dobrze, bo im pamiętam bardzo stare zajęcia z ZPT i to się bardzo przydawało. Tak. O, w ten sposób. Mhm. I robimy cztery takie elementy. Mhm. Jak mamy te wszystkie, całe to jajeczko zapełnione, wypełniamy to kolorem, czyli wstążeczką. Może sobie jakąś wstążeczkę tutaj wyciągniemy. Mogę nawet ciachnąć. Tak, bardzo proszę. Tutaj musimy otworzyć. To trzeba odmierzać specjalnie, czy to się później docina? Nie odmierzamy, tylko po prostu przycinamy sobie, przyciskamy sobie w tą stronę. O tak. Aha. Szpileczki nam są potrzebne do tego, żeby... Żeby po nakłonie otworzyć. A tu proszę bardzo. Jest to, prawda? To żeby nie wyleciały. Tak. Proszę bardzo. O, dziękuję. I teraz każdą szpileczkę wciskamy sobie na tych brzegach. Nic nie obcinamy. Pan już jest gotowy. Tak, ja już bym tutaj rachciach i... I wtedy... Jeśli mamy całą zapełnioną, to przesuwamy w jedną stronę, w drugą. Tak. Tego się nie spodziewałem. I czary mary, hokus pokus, jest takie jajeczko. Tak, no to myślę, że trudne nie jest. Rozumiem, że dziecko i dorosły bez żadnego problemu. Tak, tylko że dzieci muszą być ze sobą dorosłą ze względu na ostre nożyki. No to wiadomo, że to są takie narzędzia, ale każdy może sobie z tym poradzić. Bardzo szybciutko poradzić, oczywiście. Pani Karino, to dziękujemy bardzo za ten szybki, ekspresowy kurs. Przypomnijmy nazwę tej cudowności. Nazwa tej techniki to Kimekomi. Kimekomi. Oto wielkanocne Kimekomi pani Kariny, specjalnie dla Czasu na Opole. Taką jedną pamiątkę sobie zostawimy, będziemy mieli na zarok. Ale proszę sobie wybrać. To co? Kolor? Ja proponuję taką. Proponuję taką. Niech to będzie pamiątką. Dziękuję bardzo pani Karino za spotkanie. No, a państwu oczywiście świątecznego odpoczynku. I życzę zdrowych i wesołych świąt.